Standardowo zapraszam na Discorda, link w przypiętym komentarzu. Ugadamy o wszystkim i o niczym, brakuje właśnie tylko was. Konnichiwa, witamy w kolejnym wydaniu Bez Narta Ni Rusz. To jest oczywiście podcast, w którym ludzie nie znający się na skokach wypowiadają się właśnie o tej dyscyplinie. Dzisiaj zagościł mnie Filip Kołodziejski z TVP Sport. Konnichiwa, tak samo, bo to wyjątkowy dzień. Ze względu na Japończyka i dwóch Polaków na podium, także chyba tak można zacząć. Tak, na razie jestem z samym Filipem, potem dołączy jeszcze kolejny Filip, ale jego już znacie, Filip Wiśniewski oczywiście. Zacznijmy może najpierw od tego, co najbardziej nurtuje Polaków, czyli oczywiście Puchar Świata w Predazzo. No, dwóch Polaków na podium, no i oczywiście ten niezniszczalny Jojo Kobayashi, który zdominował rywalizację. 26-punktowa przewaga. No co można powiedzieć chyba o Kobayashi? No, robot. No tak, robot, który na razie się nie wyniszcza i ma dobre baterie, patrząc na to, co robi, bo obserwując pierwszą serię, byłem pod wrażeniem skoku Kubackiego, mówię bardzo fajnie, wszystko ok. A potem nastał skok Japończyka, no i uprzyćmił wszystkich, można to tak ująć. A jak jeszcze byś ocenił ten konkurs poza właśnie dominacją Jojo Kobayashiego? Z jednej strony był właśnie jednostronny, patrząc na to, co się działo na górze wyników. Dobrze, że Polacy nie podłamują się tym, że no nie ma jak walczyć o to pierwsze miejsce i dobrze się uzupełniają w tej czołówce. Trzech Polaków w dziesiątce, no to myślę, że to jest wynik, który satysfakcjonuje nas, którzy teraz mówimy, i raczej wszystkich Polaków wokół. To może zacznijmy, ja jeszcze dodam od siebie, że mnie osobiście ten konkurs troszeczkę zawiódł. Nie pod względem tego, że był jednostronny, tylko pod względem tego, jak słabe odległości poza właśnie Kobayashim oglądaliśmy w tej pierwszej serii. No tak, jeśli chodzi o taki wzgląd, no to oczywiście, bo no ale nie było to... Ale seria już nam trochę to zrekompensowała, bo organizatorzy poszli po rozum do głowy, podwyższyli belkę i te odległości już były znacznie, ale znacznie lepsze. No tak, tylko to właśnie pokazuje, w jakim gazie jest Kobayashi, który przy 120-metrowych odległościach odfruwa na 13 metrów. Tak. No i wystarczy tylko tyle powiedzieć, bo co więcej dodać. Twój kolega redakcyjny Mateusz Leleń podał bodajże, że Jojo Kobayashi już wyrównał trzeci rekord skoczni w tym sezonie. No tak, tak. Kusamo właśnie i jeszcze Engelberg był 144 metry, także to już jest trzeci rekord skoczni Kobayashiego i trzeci wyrównany. Także widzisz, on walczy sam ze sobą i z rekordami, którzy ustanawiali, ktoś kiedyś ustanowił, a on sobie teraz bierze listę i patrzy, no gdzie by tutaj skoczyć i kogo by pobić na tę chwilę, to tak wygląda. A myślisz, że Zakopane w przyszłym tygodniu jest realne do pobicia przez Kobayashiego? Rekord? No oczywiście, chodzi o rekord skoczni. To jest specyficzna skocznia jak dla mnie i on może się troszeczkę poczuć przytłoczony. Wiem, że wygrał turniej czterej skoczni, wiem, że mówiło się o tym, że super podchodzi do tego, jak sobie radzi ogólnie z presją. No ale Polacy to Polacy i takie samo owacje zostanie Roman Kołderka jak Ryoyu Kobayashi czy Robert Johansson. A dodajmy, że jeszcze będzie kilku Polaków liczących się w stawce, także no myślę, że może jakiś Polak tam coś skubnie. Powiem, że raczej nie spodziewam się powtórki z Hanawalda, że Śnieżki. Nie, myślę, że to na spokojnie. Chociaż ja wierzę w Polaków, bo Zakopane to dla nas takie wyjątkowe miejsce i chyba co roku to potwierdzają w jakimś stopniu. No dobrze, no to może tak przeanalizujmy troszkę kadry. No to zacznijmy właśnie od tej Japonii, poza Kobayashim Jojo. Całkiem niezły konkurs Yuki Sato po raz kolejny, 16 pozycja. Punkty zgarnął też Junshiro, ale pozostali Japończycy tak dzisiaj cieniowali. To 36, Nakamura również 36, Kasai dopiero 44. A Shohei Yatoshimoto nie było w konkursie. No właśnie, no też patrząc na, jeśli dzisiaj by się zakończył konkurs drużynowy, no to patrząc na naszych, to możemy być spokojni. Bo to z tymi Japończykami może teraz przesadzę, ale to jest tak jak wracając do Predazzo 2003, to wszyscy skakali nieco słabiej w gronie Polaków, a wiadomo co robił Adam Małeś. To teraz no. Dla mnie to tak wygląda. Czy ja po turnieju 4 skoczni obstawiałem, że jak tak Japonia będzie skakać jak podczas TCS-a, to są realnym faworytem do medalu w drużynówce. Mhm.
Nadal podtrzymuję to zdanie, chociaż widać lekki spadek po turnieju czterech skoczeń, poza Joju, który jest No oczywiście tak, w innej to też lidze. będzie wymagający obiekt, który czeka tam skoczków, No tak, także Argizel jest wymagającym obiektem zdecydowanie. miejmy nadzieję, że w ogóle wszystko się tam uda, bo dzisiaj też pisałem jeden tekst, to tam patrząc na to, co podawały austriackie media, no to nie można być tak bardzo spokojnym o to, co się tam będzie wydarzało. Ale Japończycy wydaje mi się, że nie wykorzystali chyba jednak w dobrym stopniu tego siódmego zawodnika, bo jednak Tochimoto ich trochę zawiódł. No tak, to podobnie uważam. No nie wiem, czy to jest zespół teraz na medal. Myślę, że trzecie, czwarte miejsce to jest szczyt osiągnięć. No zobaczymy, co Norwegowie pokażą, bo oni zawsze się spinają do takie imprezy masowe, a na razie No i jednak... jeszcze ten Eisenbichler, który No i wiadomo tak, no i był Niemcy są pewnie zawsze. dzisiaj troszeczkę rozgoryczony, to może to zadziała dla niego pozytywnie i dla kadry. Dla nas niekoniecznie, no ale dla Niemców jak najbardziej. Ale mamy też połowiczne ten wyrazy zadowolenia, no bo dwóch Polaków na podium, Piotrek Żyła siódmy, no ale potem już tak dobrze nie jest, Stefan Hula 29, co prawda dwa punkty są, ale no, no nie mówmy o tym, że jest cudownie, Kot 34 i Wolny 40. Wolny trochę obniżył loty, niestety, chociaż wydawało się, że to będzie całkiem udany sezon w wykonaniu Kuby. No Maciek jak to Maciek, no niestety. Tak, no właśnie a propos Maćka, to już nie wiem, czy jest sens w kółko rozmawiać z tymi samymi osobami, które miały nad nim jakąś kontrolę wcześniej, bo już dzwoniłem i do jego taty. No tak, ja trochę nie pojmuję powoływania też Maćka Kota, no bo okej, 34 miejsce to nie jest I jakaś do zła pierwszych pozycja kółkach mówię, porównaniu że do wiesz, co to tego jest za co... błąd, no ale no, wiadomo, jak to wszystko wychodzi w praniu. No tak, znaczy powiedzmy sobie tak, 34 miejsce w porównaniu do tego co pokazywał Maciek podczas TCS-a, no to nie jest jakiś zły wynik, ale no nadal nie są to punkty. Maciek no nadal uważam, że ma zbyt duże ambicje jak na swój poziom skakania. No i oczywiście tu podchodzi też psychika, którą Maciek ma taką, no ma, ale i też nie ma w częstych No tak, bo to wypadkach. jest osoba, która też bardzo dużo chce od siebie, a widać, że jak coś nie wyjdzie, to troszeczkę się podłamuje. I to jest takie troszeczkę błędne koło jak dla mnie. Ja mam pełen szacunek do Maćka i wiadomo, w polskiej kadrze nie jest się łatwo utrzymać, wiadomo jakich mamy trenerów, że wszyscy harują jak woły, no ale brakuje właśnie takiej chyba pewności siebie u niego. Tak mi się wydaje. No ale chyba nie musimy się bać o medal w Zefeld, bo wydaje mi się, że jesteśmy jedną z mocniejszych drużyn w tej chwili. Chociaż brakuje nam tego czwartego. Tak, ale wiesz, no można powiedzieć, że brakuje czwartego, tylko że inne kadry chciałyby takich trzech. No Tak, tak. tak Tak, to mówię. prawda. Ale bardzo mnie cieszy zwyżka formy u Dawida Kubackiego, bo to naprawdę jest dobra wiadomość, no bo po tym, co prezentował w 15-16, który wydawał się już wtedy sezonem życia, wśród tego marazmu. On wtedy skakał jak ten przysłowiowy worek ziemniaków i potem to Hungacher u niego naprawił i właśnie już Dawid tam z konkursu na konkurs, sezon na sezon wygląda już coraz lepiej. Wydaje mi się, że no gdyby nie ten joju, to mógłby mieć już pierwszą wygraną w tym sezonie Pucharu No Świata. tak, mógłby mieć pierwszą wygraną i też pamiętajmy, że Stefan Horgacher jest jednym z najlepszych specjalistów i mówi, że na Zefeld będzie Maciej Kot. Ma trochę czasu jeszcze, poczekajmy spokojnie, zobaczymy, co z tego wyniknie. No tak, zobaczymy kto to, jaka czwórka pojedzie. Na pewno będzie jakiś rezerwowy, bo zawsze jest rezerwowy. Ale kto z tej szóstki zostanie wyeliminowany, jestem aż sam ciekaw. I Jeszcze tak oby. Znaczy... patrzę sobie na te wyniki i Słoweńcy dzisiaj tak nawet No Słoweńcy... patrząc na to, Tak, do co Słoweńców robili. jeszcze przejdziemy, ale ja tak lecę po kolei, czyli teraz wypada na Austrię, bo tutaj Kraut zajął czwarte miejsce i pokazuje nam, że poza tą jedną wpadką z Garmisch-Partenkirchen, no jest on coraz lepiej skaczącym zawodnikiem, a jak wiemy, Mistrzostwa Świata są w Austrii, także tutaj też widzę Tak, faworyta w będzie medalu. tu jeden z faworytów. Na pewno do medalu. Nie mówię o No, no zwycięskim, dodajmy patrząc to, na że to. on jest obrońcą tytułu, także tutaj Kraft naprawdę Dokładnie. ma też presję. To już są dwie presje. Jedna to jest obrona tytułu, a druga to jest właśnie skakanie na własnym terenie i to może coś, co Krafta może zabić, przysłowiowo, ale też coś, co może go bardzo mocno zmotywować. Jeśli chodzi o Wiesz, innych to też. Austriaków, bardzo podoba mi się drugi skok Fettnera, który wywindował go na aż ósmą pozycję. To jest jego najlepszym wynikiem w tym sezonie. Ale reszta, no, Aschenwald zepsuł swój drugi skok. Huber też jakoś tam wybitnie dzisiaj nie skakał. Herl jeszcze nie wydaje mi się zawodnikiem na Puchar Świata.
No tak, to były przebłyski, raczej szansa po dobrym skoku w turnieju z czterech skoczni, także no każdy zasługuje, no przebił się tam, to akurat mógł się tutaj pojawić. Schiffner z malutkim punkcikiem. No i jeszcze Heibeck, który znowu zacieniował tylko 110,5 metra. To jest według mnie taki średniawy wynik. Tak, no Jak na zawodnika, najwidoczniej. który kiedyś naprawdę potrafił odpalić petardę. A jeszcze właśnie wracając do tego naszego Krafta, o którym wspominałeś, to z jednej strony na nim ciąży presja obrońcy tytułu, ale z drugiej patrząc na to, co wyprawia Rioju, to chyba Kraft może być spokojniejszy o to, jak podejdzie do tych konkursów, No bo jeśli tak. powinien się nowy Japończykowi, to skorzystają na tym i może i Austriak, i Niemcy, i zapewne Polacy, także No wiesz, to będzie bardzo dynamiczne. pamiętajmy też, że Mistrzostwo Świata to jest forma dnia. Tak, to zależy od tego, jakie masz samopoczucie, jak jest swoją psychiką, czy cię nic nie zdenerwowało i tak dalej, i tak dalej. Puchar Świata to jest jednak ciąg tych konkursów i to się przekłada właśnie na kryształową kulę. A Mistrzostwa Świata potrafią mieć jakiegoś faworyta z dupy, za przeproszeniem, typu właśnie jak Właśnie, Kittel z my sami też. 2009 roku przy jednoseryjnym konkursie, czy właśnie Bękowicz z 2005, legendarny. My też 2 lata temu liczyliśmy przecież na Kamila, wiadomo jak się skończyło. No tak, niestety Lahti okazało się trochę spalone w wykonaniu Kamila. Trochę szkoda, bo on lubił te obiekty, pamiętamy zeszły rok czy 2014. Ale cieszyliśmy się z drużyny, Ale także. był też brąz żyły, także to też był pozytyw wtedy. Także no zobaczymy, co to Zefeld pokaże, ale jeszcze do Zefeld trochę czasu. Półtora miesiąca, no miesiąc tam, z miesiąc O, kawałkiem. miesiąc hakiem. Miesiąc hakiem, tak. Przejdźmy teraz do Niemców, podopieczni Schustera, spisali się tak, no ciekawie bym powiedział. Laie 5, Ziegel 14, Freitag 17, Geiger 19, Willinger 26. Także no taki nieciekawy i dyskwalifikacja jest Zimbiśli, no to też tak No tak, legendarnego jest Zimbiśli. było dużo memów z twarzą Eisenbichlera, także. Augelust, tak, czyli niemiecka wersja Dokładnie. Ja właśnie Figerev. ja myślę, że na niego to podziała bardzo Oj, on motywująco. może być jutro bardzo mocny w kwalifikacjach. Coś mi się wydaje, że może odpalić taką petardę, że ludzie się zestrają. Za przeproszeniem po raz kolejny, ale to jest podcast, w którym można używać takich bardziej potocznych słów. Jesteśmy na YouTubie. Jest coś w tym, bo te 2 pierwsze konkursy turnieju czterech skoczni pokazały, że jest mocny, potem no wiadomo, troszkę tam zafalowało tymi nartami, formą lekka zniżka, no ale widać, że jeśli ma możliwości, to je wykorzystuje. Tak, ale I tu myślę, że... chciałbym zauważyć formę Laie, bo on jest najrówniejszym obecnie niemieckim skoczkiem, mam wrażenie takie. I tutaj jeśli, tak jak mówię, jeżeli znamy często niespodzianki z Mistrzostw Świata, to może i Laie by się mógł pokusić o jakiś fajny medal. Albo No by wiesz, był ja jakiś może... ciekawy wynik. Może się niektórzy zdziwią, ale dla mnie Wellinger też nie był faworytem do zdobycia złotego medalu Igrzysk No Olimpijskich. Ja byłem wtedy tak. szokowany, także wiesz, no Mistrzostwa Świata, w ogóle duże imprezy lubią niespodzianki Lubią i chyba niespodzianki. kibice sami też to lubią. Tak, ale Wellinger w tym sezonie dołuje, zdecydowanie dołuje. Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia, co jest w tym zawodniku nie tak, jeśli chodzi o Wellingera, no bo młody jeszcze jest, no wydaje mi się, że on po prostu już ma mentalność w stylu, że o, ja już tam wygrałem tyle w młodym wieku, że... Jest teoria, że niektórym ciąży kask Red Bulla. To Czy to też, jest tak, prawda? ktoś tam, Nie wiem. Michał Chmielewski chyba z Przeglądu dawał coś takiego, że obecnie zawodnicy z kaskiem Red Bulla no nie wyglądają ciekawie. Schlierenzauer jest w Continentalu, Wellinger dołuje, Pilch jest w Piscupie, Hendrickson jest bliska zakończenia kariery, także ten kask Red Bulla być może Małysz nie ciąży. skacze, tak No, wiesz. no tak, Małysz nie skacze, Morgenstern też. Przejdźmy do No nie, i... kadry czeskiej i tutaj Roman Kołdelka, który jest... Nie odkryciem, bo Roman Kołdelka już miał dobre sezony, ale powrotem. Na pewno jeden z lepszych powrotów do dobrej formy, bym powiedział. No, pozostali Czesi to raczej tak do zapomnienia. Co prawda Polaszek był bliski awansu, był 31, a Kurziszek był 35, czwartego Czecha nie było, bo Czesi stracili kwotę startową i mają tylko trzech zawodników. No właśnie nawiązując nawet do kołderki, to ja tak sobie nieraz myślę, na czym polegają te skoki, bo ktoś potrafi skakać przez rok bardzo równo, jest super ekstra i nawet jeśli nie ma kontuzji, to potem przychodzi moment, w którym
Nie wie jak się wybić, nie wie jak się ułożyć w locie, nie wie jak dobrze wylądować. Nic nie wie, a potem po czasie załapuje w pewnym momencie pewne kwestie i wszystko wychodzi. Dla mnie skoki są momentami bardzo trudne do zrozumienia, ale to chyba z... To jest chyba właśnie w tym fajne. Ale to jest właśnie chyba piękne w tym sporcie, że są bardzo ciężkie do zrozumienia i że trzeba naprawdę się nagimnastykować, żeby coś z nich zrozumieć. No możesz nawet sobie teraz porównać, gdzie jest Johansson. Tak, gdzie jest Johansson. Niby 13 miejsce, okej. Okay. Ja bym zauważył Kodelki pewną rzecz. Zauważ, jak mu się chwieją narty podczas lotu. U tak, to jest zawodnika tego nie ma, to tylko u Kodelki takie coś zauważyłem, jak mu się tak trzęsą te narty. W Bischofshofen na to bardzo zwróciłem uwagę, bo tam jest taka ta kamera specyficzna i tak. Mówię, jak on to robi? Trochę mi się przypominały loty pana Adama Małysia, bo on też nigdy tak, nie był... Małyszowi też bardzo falowały narty, tak. Nie trzymał nart, ale Kołdelka bardzo mnie zadziwił, że w takim stylu potrafi tak daleko odlecieć w tym momencie. No i jeszcze robi tak ten, właśnie tak trochę jak Jakub Janda z dawniejszych czasów też trochę, ale... Roman Kołdelka, cieszy mnie jego dyspozycja, bo lubię tego zawodnika. Mnie też cieszy, bo patrząc na to, co się dzieje u Czechów, no to przydałby się właśnie jakiś taki jeden zawodnik, który ruszyłby to wszystko i może by znalazły się tam pieniądze na młodzież i tak dalej, może Jakub Janda by miał więcej no tak, do powiedzenia. Jakub Janda jest tam w rządach czeskich, ale no nie ma jakiegoś wielkiego zdania, wiadomo. No ale ja życzę, żeby znalazły się w końcu pieniądze, no bo tam i Rotek mówił, że no Liberec, no niby spoko, tylko że tam zawsze wiecznie, że tam śniegu nie ma, że w Karachowie jest śnieg, ale że w Karachowie nic nie działa. Tak, no też pana Andrzej Wąsowicz mówił, że często Czesi pojawiali się w Wiśle, żeby trenować, także... No tak, na pewno nawet Damian Lasota przeszedł do klubu ze Szczyrku, także... No dokładnie, dokładnie tak. No dobrze, ale teraz dla mnie kadra, która ma bardzo ciekawy potencjał w przyszłości, czyli Szwajcaria, bo to co skacze Kilian Payet jest dla mnie naprawdę no zaskoczeniem. Tu akurat powiem, że jest to zaskoczenie. Co prawda latem też dobrze skakał, tylko ja zawsze wychodzę z założenia, że lato nie jest odwzorowaniem formy. No bo ja cały czas mam pod oczami przypadek Sakuyamy z 2015 roku, gdzie on wygrał tę letnią Grand Prix, a potem praktycznie no nie istniał. Także ja tutaj właśnie z tym letnim Grand Prix zawsze podchodzę z dystansem. A tu proszę, Kilian Payet, kolejny konkurs, pierwszej dziesiątce, tym razem dziewiąty. Cieszy mnie też powrót minimalnej chociaż formy Amana. No, no tak, i, drugi skok bardzo ładny. No i ci dwaj zawodnicy, którzy łapią doświadczenie, czyli Peter i Hauswirth, którzy się dostali do konkursu. Znaczy nie wystartowali jakoś wybitnie, ale to jest łapanie doświadczenia według mnie i to jest dobra decyzja trenera Szwajcarii Rolnego. Właśnie wspomniałeś o letnim Grand Prix i tutaj to ma jakieś przełożenie, widać to, nie wiem, nie pamiętam teraz, nie chcę skłamać, który był Dawid Kowalski, na pewno niżej niż rok temu, no ale znajduje się na podium, także to jest chyba też dobry znak dla reszty, że jak wychodzi w letnim Grand Prix, to jednak to jakieś przełożenie na pewno ma. Ale często też się znajdują takie przypadki, że latem spoko, ale potem zimą nie istnieją. No tak, no na przykład Jewgeni Klimow, no nie ma go tutaj akurat. No dzisiaj akurat, nie, no Rosjanie w ogóle nie przyjechali na zawody do Predacji, no tak. Mają mistrzostwa Rosji w Czajkowskim. Co prawda Klimow już będzie na tych mistrzostwach świata w Zefeld, ale pozostali walczą cały czas o te trzy pozostałe miejsca. No dobrze, no i teraz właśnie przechodzimy do tych Słoweńców, którzy na turnieju czterech skoczni zupełnie nie istnieli. A tu proszę, czterech w drugiej serii. Całkiem dobry występ Semenicia. No już wiemy, na co się szykuje, na mistrzostwach Wszechświata oczywiście w Zakopanem, na obronę tytułu mistrza Wszechświata. Mamy tu również Zajca, który wyrasta powoli na lidera tej kadry. Takie mam wrażenie, że Zajc jak tak dalej pójdzie, zostanie liderem tej kadry słoweńskiej. No tak, przy słabszej formie braci Prewców to właśnie ten Timi Zajc tutaj tak wyskoczył naprzód i raczej nie boi się prowadzić całej tej kadry. Chociaż patrząc na turniej czterech skoczni, no to Semenicz też bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. No Laniszek też całkiem niezły wynik, no Jernaj Damian z małymi punktami, no i ten Peter Prewc, który niestety cieniuje, no i powrót Bartola też do Pucharu Świata. Co prawda dzisiaj nie zapunktował, był 39, ale przypomnijmy, że on wrócił po kontuzji i ma jeszcze czas na zdobycie punktów, bo jak tak dalej pójdzie, to na pewno
będzie Tak, startować. tylko że właśnie Słowańcy to raczej przed sezonem, przy zmianie trenera, myśleli, że powalczą sobie tutaj o medale indywidualne i te drużynowe na tych najważniejszych imprezach, a życie jednak weryfikuje i nie jest tak kolorowo, jak miało być. A jeśli chodzi o to, że jeżeli stworzę jakiekolwiek nagrody po planicy, no to na pewno kategoria najwięcej zawodników w Pucharze Świata trafi do Słoweńców, bo nikt tak jak Słowenia nie rotuje składów, naprawdę. Już nie No to wiem, ile tak. tam zawodników wystartowało, ale było ich naprawdę bardzo dużo, od Mogela po Paulo Cicia, teraz Bartol, był Deszman, był Justin, no i tam jest naprawdę, od Naglić też był, także tam byli praktycznie wszyscy, poza Krańcem, który jeszcze nie był ani razu w Pucharze Świata. No tak, a czy ktoś był na podium z tej wymienionej grupki? Wydaje mi się, że chyba żadnego Słoweńca nie ujrzeliśmy. No właśnie, właśnie. No, może to i dobre, że wiesz, testują młodych i dają szansę, tylko że no... No przemiana ostatecznym pokoleniowa roku... wydaje mi się, że wkracza do Słowenii. Takie mam zdanie, że to przez te właśnie wymianę pokoleniową, bo już pożegnamy się z tymi Krańcami, Tepeszami, Damianami i powitamy takich właśnie nowych zajców, czy Mogelów z rocznika 2001-2000. No tak, to wiesz, muszą się uzbroić w tym momencie w cierpliwości. Dobrze, że zdobywają doświadczenie, są w tej trzydziestce. Myślę, że trener miał nieco inne założenia, no ale małymi kroczkami może i ten Peter Prevc nas jeszcze zaskoczy. No tu Peter Prevc ma po prostu brak formy, ale też ta kontuzja, okres przygotowawczy mu trochę, go trochę ominął, także tutaj można jak najbardziej go usprawiedliwić, wydaje mi się, tak samo. Tak, tak, no tak, ja tu nie może, nad ja nim uważam, że patrzę. można usprawiedliwić w tym wypadku Prevca, no bo on miał kontuzję, tak samo Bartol miał kontuzję, także tych dwóch zawodników można usprawiedliwić i jeżeli już wrócą do tej dyspozycji, jeśli odrobią ten okres przygotowawczy, znaczy chodzi po prostu, że wrócą do tej formy, no to ja widzę jak najbardziej potencjał w zdobywaniu Myślę, punktów że kolejnych. w planicy powalczą. No nie, no Planica to musi być ich skocznia, oni muszą się ponownie pokazać u siebie przy tej wybitnej atmosferze słoweńskiej, słoweńsko-polskiej, bo tam sporo Polaków przecież trafia. No ale przejdźmy do Norwegów, którzy po raz kolejny dołują podczas Pucharu Świata. Żadnego w pierwszej dziesiątce, co jest dla mnie negatywnym zaskoczeniem. 11 Forfang, 13 Vonsach tak zwany, czyli Robert Johansson. 20 Andreas Stjernen, mamy jeszcze 25 Graneruda, 46 Pedersena i 47 Lindvika, no i Fanemela poza konkursem. Co jest dla mnie trochę kompromitacją w wykonaniu Andersa Fanemela. No tak, chyba, znaczy, nie wiem, czy użyłbym słowa kompromitacja, ale to jest na pewno duże zaskoczenie. Patrzę sobie tak na tą dziesiątkę i widzę, tutaj jest bardzo biało-czerwono. No, Norwegów niestety brak. Nie wiem, czy w Zakopanym, nie wiem, czy będą w wielkiej formie, chociaż oni tam zawsze lubili te obiekty i pewnie drużynowo powalczą o czołowe lokaty. Nie mówię, że o zwycięstwo, ale... Ale ta trójka może ich zadowoli. Ja na miejscu Basztekla powołałbym kogoś takiego nowego, jeśli chodzi o Zakopane, bo jak wiemy z doświadczenia, zawodnicy, którzy debiutują w Pucharze Świata w Zakopanem bardzo często osiągają dobre wyniki, co pokazał Lindvik w zeszłym sezonie. No tak, tak. To... Także tutaj, no może Lindvik polubi te skocze i nawet w drugim swoim sezonie, jeżeli pojedzie i go nie wygryzie na przykład Tandę, ten pokaże się znowu z bardzo dobrej strony. U nas ja już wybiegłem do tego Zakopanego, ale to jest takie miejsce i taki obiekt dla chyba wielu skoczków, którzy dobrze, po pierwsze dobrze się tam czują, osiągają lepsze wyniki niż na przykład tydzień czy dwa tygodnie wcześniej i to jakoś im daje lekkiego takiego kopa i to jest to dobre wejście w drugą część sezonu, tak? Czy ja mam wrażenie po prostu, że Zakopane jest taką skocznią memem trochę, no bo jak popatrzymy sobie na paru zawodników, którzy zajmowali tam bardzo dobre lokaty, potem zazwyczaj już lepszych konkursów nie mieli, no to ostatni przypadek, no to jest właśnie zwycięstwo Semenicia. Mamy też do czynienia właśnie z tym świetnym konkursem Lindvika z zeszłego sezonu. Świetnie się tam spisywał, Maxim Oczkin miał taki jeden konkurs z Zakopanem, którym naprawdę zaskoczył. No tam Oleg Zniszczo zajął 9. miejsce, co było potem, co potem ciężko było mu zdobyć. Jeszcze był Ryoi Kobayashi, który właśnie bardzo dobry wynik wykręcił w Zakopanem w sezonie 15-16. No tylko, że u niego to się akurat przyłożyło na bardzo dobre wyniki potem.
No ale wtedy to było zaskoczenie, że co to za no name tyle punktów To zdobywa w właśnie widać, Lekopanem. że na swój sposób jest to taka jedyna w swoim rodzaju skocznia w tym całym kalendarzu i dobrze, że to tak jest, że mamy do niej To jest dostęp taka i... skocznia, która może dać tym takim słabszym zawodnikom punkty. Można tak powiedzieć, tak mi się wydaje. Tak, to zgadzam, w pełni się z tym zgadzam. No dobrze, mamy jeszcze kadrę fińską, kolejne punkty, małe co prawda, ale punkty zdobył Antti Aalto, 23 dzisiaj, Alomon Mozel 43 miejsce, Nousiainen ostatnie 50. Ja po raz kolejny powtórzę to, co już mówiłem tydzień temu, że nie możemy mówić o odbudowie kadry fińskiej, bo to jest tylko odbudowa Aalto, który regularnie zaczął zdobywać punkty poza dwoma konkursami w TCS-ie. No bo cały czas ten Alamomo czy Nousiainen sobie nie radzą. Znaczy, dobrze, że zakwalifikowali się w ogóle do tego konkursu, ale w serii próbnej przed zawodami Alamomo zajął 28 pozycję na przykład. A tutaj tylko 43. Niestety nie mogą robić tak, że cały czas będą wracać wspomnieniami do Jana Ahonena czy Hautamäkiego. Nie wygląda to u nich dobrze, no nie ma chyba innych słów na to, ale no widzisz, Roman Kołderka. Może to jest troszeczkę takie wygórowane porównanie, ale tak samo odbił się od Czechów i widać, że wskoczył do tej czołówki w ostatnich konkursach. Nie wiem, czy tak się stanie z Finami, ale Aalto punktuje dość no systematycznie. Tak, dosyć systematycznie. Ale to jest na pewno jakiś kamyczek do tego ogródka, tak? Aalto punktujący. No bo to jest jednak pozytyw, no bo w zeszłym sezonie ciężko było o jakieś punkty Finów. Cały czas. No i mamy Filipa Wiśniewskiego. Witamy. Halo, halo, dobry wieczór, witam serdecznie, tak, cześć. Cześć, witamy. Akurat już dobre 26 minut sobie rozmawiamy, akurat. Ale jak sądzę, mam się wypowiedzieć na temat dzisiejszych zawodów, tak przypuszczam, nie? No tak, parę słów o zawodach dzisiejszych. Dobrze, oczywiście. No, tak jak powiedziałem w jednym ze swoich nagrań na kanale, no Ryoyu Kobayashi nie zamierza absolutnie oddawać inicjatywy i nie zamierza spuszczać stonu ani na sekundkę, ani na moment, ani o metr. Także no w tej chwili ten układ sił wygląda tak, że pozostali zawodnicy walczą po prostu o drugie miejsce i to jest o tyle fajna informacja dla nas, że spośród tych zawodników niekosmicznych, normalnych, to dwójka najlepszych zawodników to byli Polacy. To był Dawid Kubacki i Kamil Stoch, także tak się śmieję, że w pewnym sensie to Dawid Kubacki nawet pierwsze miejsce zajął. No, oczywiście no wielki też. Szacunek dla... Tak, w Wiszeschowem też tak było, dokładnie. Oczywiście no to tak pół żartem, pół serio, bo tu trzeba za każdym razem podkreślać, że Japończyk wygrywa i dominuje i jest po prostu fantastyczny i no wyrasta to, co on robi na jakąś jedną z największych dominacji w historii skoków. Naprawdę, no pewnie znajdziemy podobne, na przykład Ahonena w roku 2005, czy może precyzyjniej mówiąc w sezonie 2004-2005, czy Małysza z 2001, ale to na pewno jest jedna z największych dominacji. No natomiast Morgenstern też w sezonie 7-8. Morgenstern, tak, oczywiście, Schlierenzauer takie momenty miewał, nawet Matti Hautamäki też pod koniec 2005. Natomiast, no oczywiście, no to Ryoyu Kobayashiego można wychwalać i wychwalać, ale no też pewnie widzowie by chcieli czegoś posłuchać o naszych zawodnikach, tak? No i to jest niesamowite dla mnie, że Dawid Kubacki, o którego się naprawdę bardzo bałem na początku sezonu, bo na pewno pamiętacie, że Dawid miewał problemy przy wyjściu z progu, był bardzo, bardzo niestabilny na początku. Jeden skok mu wychodził, za chwilę drugi był słaby, nie mógł skoczyć do dziesiątki. Już się wydawało, że jakiś problem jest z Dawidem Kubackim. Taki problem pokroju na przykład Macieja Kota w sezonie zeszłym, że już tak nie błyszczał jak w jeszcze poprzednim. Natomiast okazało się, że tutaj jest zupełnie inaczej, że Dawid Kubacki złapał tę swoją najwyższą formę i ja teraz śmiem postawić taką tezę, że Dawid Kubacki jest w formie życiowej, że jest w lepszej formie niż choćby na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu rok temu, gdzie przecież tak wspaniale skakał choćby w konkursie drużynowym. Także bardzo, bardzo mnie tutaj pozytywnie Dawid Kubacki zaskakuje. Przede wszystkim może nie tyle zaskakuje. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się odbiera w tej chwili tę osobę. Przede wszystkim te dwa równe skoki. Właściwie dzisiaj trzy równe skoki, bo razem
serią próbną, to trzy, tak? Tak na to patrzą zawodnicy i tak my też powinniśmy na to patrzeć. Że to są trzy równe skoki jednego dnia. Szczególnie ten drugi konkursowy, rewelacja moim zdaniem. Fantastyczna próba. Tak, ale tutaj chciałem jeszcze zauważyć w tak? Kamila, że Kamil, bardzo ładny skok z drugiej strony. Właśnie chciałem do Kamila przejść, tak, że też nawet tutaj, no, że tak powiem, za dużo czasu nie miałem akurat, ale chwileczkę poczytałem na ten temat. No i z tego, co choćby Adam Małysz mówił, to był to jeden z najlepszych skoków tej zimy, niemal perfekcyjny. Na pewno Kamil Stoch jeszcze nie powie do końca, że był to skok perfekcyjny, a przynajmniej tak nie uważa, ale na pewno była to próba lepsza, choćby od tych prób, które były oddawane w turnieju czterech skoczni, czy w pierwszej serii w Predazzo. Także no dobrze, dobrze, niech Kamil szuka tej swojej optymalnej dyspozycji, bo no moim zdaniem, jeżeli w ogóle ktokolwiek jest w stanie rywalizować z Ryoyu Kobayashim, a na razie to mam wątpliwości, ale jeżeli w ogóle ktokolwiek w późniejszym czasie ma być w stanie rywalizować z Ryoyu Kobayashim, o ile ten nie zejdzie ze swoją formą trochę w dół, to tą osobą musi być po prostu Kamil Stoch, bo on to pokazał pod koniec zeszłego sezonu i na jaki poziom potrafi wyjść, aczkolwiek ja nie jestem w stanie, nie podejmuję się rozstrzygnąć, która forma jest wyższa, bo często tutaj kibice, nie, czy ludzie na różnych forach, czy na Facebooku, tak się przekrzykują, a że Kamil Stoch to skakał w porównaniu do Kobayashiego lepiej pod koniec zeszłego sezonu, a to, że Kobayashi skakał lepiej, nie da się tego sprawdzić. I zazwyczaj to tak historia skoków pokazuje, że jeżeli jeden zawodnik łapie formę, to drugi zawodnik ją traci. Zazwyczaj tak jest. No tak bywa. I tak zazwyczaj jest. Ja chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat. Sabirjan Muminov. Pierwszy awans do Pucharu Świata poza Kazachstanem. Dobry czas ma. Nie no, tu się ktoś... Najpierw tak. To była taka historia, ktoś napisał na skokawce, takiej grupie facebookowej, że po tym jak zetknął się z tą ścianą w Innsbrucku, to uwierzył, że można dobrze skakać i tak, i to jest w sumie trochę zabawne właśnie, że sobie... Ale wiecie, to był lekko viralowy film, taki dosyć znany, myślę, nie tylko w Polsce czy w środowisku skoków narciarskich. Ja śmiem twierdzić, że Sabirjan Muminov poza Ryoyu Kobayashim to chyba skoczek, o którym się najwięcej mówiło podczas turnieju czterech skoczni na świecie. Tak, zdecydowanie, a przynajmniej przy austriackiej części, bo ta niemiecka była spokojna. No fikołek był efektowny, oczywiście, no dobrze, że mu się nic nie stało, bo to żarty żartami, ale tam prędkość jest duża i twardość bandy też jest duża, ale skoro się nic nie stało, to się można pośmiać. Ale miał swoje 5 minut, dostał wywiad, miał wywiad z Sebastianem Szczęsnym, także... No i dzisiaj skoczył dalej niż Jakub Wolny, bo Jakub Wolny 109, 112, także jakby to nie brzmiało. Rośnie nam nowa legenda. Tak, no to prawda, słuchajcie, ale tak jak tutaj już został poruszony temat Kuby Wolnego, to można płynnie przejść do tematu czwartego zawodnika. Jestem ciekawy, co wy na ten temat sądzicie, bo tutaj niedługo to nam się drużynówki zbliżają. No łącznie tak, z drużynówką w Seffel w Innsbrucku, tak? Oczywiście, no tak, właśnie, Zakopane niedługo będzie drużynówka. No właśnie jest problem z tym czwartym. Ciężko obecnie określić, kto byłby tym czwartym. No jeżeli... Bo wiecie, bo w Zakopanem to my sobie jeszcze jakoś poradzimy, nie? Ale w Seffel to już możemy sobie, czy tam w Innsbrucku, tak? Bo ten konkurs będzie w Innsbrucku. Tak, ale... To sobie możemy już nie poradzić, jak to tak będzie wyglądać. Owszem, no wydaje się, że Piotr Żyła troszeczkę znowu wraca do tego, co skakał przed turniejem, aczkolwiek też nie jestem pewien, czy to nie jest jakiś jednorazowy wyskok. No mamy dwóch zawodników super, Kamil na pewno będzie zwyżkował, Dawid Kubacki nie sądzę, żeby formę stracił, ale no to do drużynówki, no to niestety czterech jest potrzebne. Właśnie ja już tutaj mówiłem kilka minut temu, że fajnie, że mamy takich trzech, którzy znajdują się w pierwszej dziesiątce, a o tym czwartym ja stawiam na Stefana Hulę. I jakby to jest takie moje zdanie, bo myślę, że Maciek Kot do Mistrzostw Świata nie ogarnie się w pełni. Ja powiem tak, ja jeżeli by Kuba Wolny utrzymał taką formę jak z Kusamo, to stawiałbym na Kubę, ale w tym momencie no jedyna niestety słuszna opcja to jest Stefan Hula, który może nie skacze na jakimś wybitnym poziomie, ale jest bardziej solidniejszy, wydaje mi się. Jest doświadczenie chyba z dużymi imprezami, co też wydaje mi się, że jakieś to tam też, znaczenie... To na pewno też. Wiecie, to na pewno, tak. I ja bym osobiście na miejscu naszego trenera też postawił na Stefana Hulę, bo jest po prostu najsolidniejszy z tej trójki. Tylko ja bym mówił o czymś innym, bo to, że tam postawimy na Hulę, Wolnego, Kota, Zniszczoła, kogokolwiek, ale problem jest taki, że ci zawodnicy potwornie odbiegają
poziomie. I teraz jest pytanie, jasne, inne reprezentacje też mają swoje problemy, to nie ma o czym mówić. Więc być może nam się trochę wyścig ślimaków zrobił, ile się nic nie zmieni. Natomiast abstrahując od tych problemów innych reprezentacji, no to my mamy naprawdę spory problem, bo ta przepaść między trzema zawodnikami, Żyłą też powiedzmy, no Kubackim szczególnie i Stochem, na tym Hulą, Wolnym, Kotem, to jak oni by nie skoczyli, jak by im konkurs nie wyszedł. Nawet jeżeli Wolny by wszedł do drugiej serii, Hula nie i tak dalej, nieważne w jakich konfiguracjach, no to ta przepaść, ta amplituda punktowa jest ogromna. I ja się zaczynam martwić trochę. Dzisiaj możemy się cieszyć tylko z tego, że patrząc na pierwszą dziesiątkę, to akurat trzy nasze flagi są i żadna inna reprezentacja tego nie ma, ale to dobrze mówisz, że wiesz, zostało jeszcze trochę czasu, a ta skocznia jest naprawdę niewygodna i to może być loteria, tak mi się wydaje. No dobrze, a kończąc wątek Pucharu Świata, chciałbym jeszcze tak zamknąć klamrą gospodarzom, czyli Włochom. Bo ja widzę i patrzę u 47 Insam, no nie wygląda to za dobrze, pozostałych Włochów nie ma w 50. Co powiecie o gospodarzach, czyli Włochach? No nie ma, nie było, nie ma i pewnie nie będzie. Niestety wydaje mi się, że chyba tak jest, że we Włoszech skoki narciarskie są sportem trzeciej kategorii, czwartej i to, co tam robi Łukasz Kruczek, nawet jeżeli wykonuje dobrą pracę, to niestety jest orka na ugorze. Jeżeli nie ma pieniędzy, no tak jest skonstruowany nasz świat, jeżeli nie ma pieniędzy, to nie ma... także zainteresowanie, bo za zainteresowaniem idą pieniądze, tak? Tak, jeżeli ja tego myślę, nie ma, to nie będzie wyników. Że dzisiaj pewnie większość Włochów ogląda Puchar Włoch, a nie skoki, które się u nich odbywają, także... To oczywiście Włosi mają swoje sporty, mają nawet swoje sporty zimowe, tak? No choćby narciarstwo alpejskie, ale biatlon też. Biatlon, no przecież Wierer, choćby czy Dorotea Wierer, tak? Czy też u panów właśnie Hofer ostatnio? Czy tak, czy Witocy i tak dalej. Oczywiście mają swoje zainteresowania, no skoki po prostu nie są w centrum zainteresowań, bo oni... Na dobrą sprawę, przynajmniej w jakiejś takiej w miarę nowszej historii, no genialnego skoczka nie mieli. Mieli oczywiście Roberto Ceccona na przykład. Był taki Ivan Lonardi na początku lat 90., który też, ale to wszystko, to nie są postacie pokroju, no już nawet nie mówię Adama Małysza, ale to nie są postacie pokroju takiego, które mogłyby za sobą tłumy pociągnąć. I do tego zyskania popularności jest konieczna taka postać, a nie pojawi się taka postać, jeżeli nie będzie odpowiedniej inwestycji. To jest po prostu zamknięte koło. Możemy to podsumować tak, że najgłośniejsze nazwisko w tej kadrze to Kruczek. Ale też ja chciałbym zauważyć jak się też patrzyło na te bandy reklamowe w Val di Fiemme, no to patrzyło się i nie widziało się żadnej firmy z Włoch, która się kojarzyła. Przynajmniej, no bo jak się patrzyło, no to Avia nie jest włoska, Nigrin nie jest włoski, także no to nie byli sponsorzy włoscy. Także to jest też problem, że włoskie przedsiębiorstwa nie... zdecydowanie nie idą w ten sposób. No tak, widzimy to nawet po naszej kadrze, jak wszystko jest teraz dopięte na ostatni guzik i nie ma jakichś niepotrzebnych kwestii, przez które sami zawodnicy nie muszą się o to martwić, oni po prostu skupiają się tylko na treningu, a myślę, że w gronie Włochów to troszeczkę inaczej wygląda. Dobrze, zamknęliśmy wątek Pucharu Świata, to ja bym przeszedł teraz tak na parę zdań o Pucharze Kontynentalnym. Odbyły się od razu... A jeszcze tak szybciutko tylko powiem, słuchajcie, nie wiem, czy patrzyliście na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Prawdopodobnie jutro będziemy mieli trzech zawodników na drugim, trzecim, czwartym miejscu. Tak myślę, że tak to się skończy, tak mi się wydaje. Wygląda, że nasi będą walczyć o miejsce na podium. No tak będzie, tak się przynajmniej wydaje. Dobrze, przejdźmy. Chociaż, no Stefana Laja oczywiście nie można tutaj skreślać, bo fantastycznie chłopak skacze. Tak. W ogóle mi się bardzo podoba styl, w jakim on skacze. Mhm. Moim zdaniem jeden z najlepszych telemarków w czołówce. Co Zbiszowshofen? Parę zdań. Zbiszowshofen. Mówisz o pucharze kontynentalnym w Zbiszowshofen, tak? Tak. Ziga Jelar ten puchar wygrał. No i pierwszy konkurs też Aigner wygrał. I pierwszy konkurs też Aigner drugi, no i trzeci, no tutaj to, co się na pewno najbardziej rzuca w oczy, choćby z tego konkursu drugiego, z konkursu dzisiejszego, no trzecie miejsce Severin Freund i czwarte miejsce Gregor Schlierenzauer, tak? Jak doskonale widzieliśmy, no Severin Freund zupełnie sobie w Pucharze Świata nie radził i też trudno mi uwierzyć, żeby jak w jakikolwiek sposób mógł szybko wrócić na najwyższy poziom.
To samo Gregor Schlierenzauer, aczkolwiek no to, że widzimy tych zawodników gdzieś w czołówce, to o tyle dobrze, tak? Bo jeżeli na przykład ci zawodnicy w Pucharze Kontynentalnym, gdzie doskonale wiecie, że przepaść między Pucharem Kontynentalnym a Pucharem Świata jest nie do zasypania ta dziura, no po prostu to jest potęga. No jeżeli ci zawodnicy nawet w Pucharze Kontynentalnym by nie byli w czołówce, to już znaczyłoby, że jest bardzo źle. Natomiast no słówko o Polakach, tak? No ty tam. Się pytałeś o pozytywy jakieś. Tak. No nie ma pozytywów, nie ma pozytywów. Nie ma pozytywów. 14 Paweł Wąsek, tak, ale 14 miejsce w Pucharze Kontynentalnym jeszcze przy takich skokach, przy takiej stracie 20-punktowej tutaj widzę, czyli no powiedzmy tam 19-punktowej do lidera. No, naprawdę nie możemy się doszukiwać słońca w środku nocy. No. A przy pierwszym... Tak, już patrząc na pierwszy dobry skok Olka zniszczała, no to ten drugi był bardzo, bardzo przeciętna. Jeszcze chwilkę wracając do Schlierenzauera, to też dużo się mówiło, że ten konkurs może dać mu taką przepustkę do tego, żeby pojawić się w Zakopanem. Ciekawe, jakie kroki podejmie kadra Austriaków. No nie wiem, no Aigner na pewno pokazał się z dobrej strony. I to sumie... Trudno powiedzieć, no to trenerzy ich widzą, tak, na bieżąco, będą wiedzieć, czy Schlierenzauer w ogóle rokuje, tak? Bo może być tak, że po prostu z różnych względów nie jest w stanie już przeskoczyć pewnej no tak. bariery, tak? A na przykład może ją przeskoczyć Aigner. To oczywiście brzmi komicznie, a zarazem tragicznie, czyli tragikomicznie, ale być może Gregor Schlierenzauer i być może także Severin Freund już pewnego poziomu nie będą w stanie przeskoczyć. To są wielcy zawodnicy. Ale niestety skoki narciarskie to jest taka dyscyplina diabelna, że tutaj właściwie nie wolno sobie zrobić chwilki przerwy. No to tak. Jak zauważyliście pewnie, tutaj każda chwila przerwy, to o tym też chyba kiedyś Łukasz Kruczek mówił, że tak dużo się w sprzęcie zmienia, nie, w różnych przepisach, zasadach, że potem jak zawodnik po rocznej przerwie wraca, to nie chodzi o to, że on nie jest w stanie fizycznie podołać. Czysto, no. Że nie ma siły w nogach, że nie potrafi sobie przypomnieć techniki, tylko nie jest przystosowany do nowych zasad, do nowego sprzętu i to wielu zawodników podobno wykończyło. I dlatego tutaj chciałem przytoczyć słowa naszego gościa Pabiana z jednego podcastu, że naprawdę warto się cieszyć z tego, że Kamil Stoch po tej kontuzji i po tym słabym sezonie 15-16 potrafił wrócić do wybitnej formy. Tak, oczywiście, że tak. Na szczęście, no na szczęście ta przerwa nie była długa no, wtedy. Tak. Bo gdyby była długa, gdyby była półroczna, to szanse na to, że Kamil Stoch byłby zdobywcą kryształowej kuli w sezonie zeszłym, byłyby dużo mniejsze. Oczywiście, że tak. Dobrze. No to tak krótko podsumowany Kontynental. I skoro o Kontynentalu mówimy, że było tragicznie, to co powiedzieć dopiero o Fiskapie? Nic nie mówić. Ja proponuję nic nie mówić, nie zagłębiajmy się w to w ogóle. Bo... Nie, ale... Nie, że też przyznam się szczerze, że nic mądrego akurat tutaj nie mogę powiedzieć nawet, dlatego że o ile no, Puchar Świata śledziłem dokładnie, tak? No Puchar tak, Kontynentalny w miarę dokładnie, o tyle no tutaj po prostu już zabrakło na ten Fiskap czasu i... No zgadza się. Ten... No tak ja jestem, to... jestem człowiek stary już, muszę sobie niestety informacje sortować, bo wszystkiego nie przyjmę. No tak, ale tutaj była dominacja Austriaków. Jeśli chodzi o Polaków, tylko dwóch potężnych Polaków zapunktowało. Tomasz Pilch 15 i Adam Niżnik 19. I Pilch był drugi po pierwszej serii, ale potem upadł i spadł na 15. Lukaty, tak, ale patrząc na liczbę zgłoszonych zawodników z Polski i liczbę osób, które awansowały do drugiej serii, no niestety... Tragicznie to wygląda, bo przegrywamy nawet z Ukraińcami. Tak, i Ukraina całkiem dobry konkurs jak na nich. Reprezentantami Rumunii, także no, jest chyba nad czym myśleć, jeśli chodzi o młodsze roczniki. No ja przypominam, że ten konkurs i jutrzejszy mają być selekcją do Mistrzostw Świata Juniorów w Lahti, także... Nie zaciekawie to wygląda. Dobrze, no to tyle. Ja jeszcze tylko, gdyby był tu Krzysztof Sachmata, to bym jeszcze go spytał o Puchar Świata Kobiet. Dlatego ja dzisiaj niestety będę musiał trochę przejąć to zadanie. Dzisiaj... A co się z Krzysiem stało? A, ma jakieś problemy z dźwiękiem. Oczywiście pozdrawiamy cię, Krzysiu, ale mam nadzieję, że... Pozdrawiamy. Tak. Jeśli chodzi o Sapporo, no to debiut na Okurajamie, ale ten debiut był tragiczny, no niestety. Daniela Jeraszko-Sztolc wygrała ten dzisiejszy konkurs, który odbył się w czasu polskiego w okolicach 8-9. Przed Julian Seyfarth i Maren Lundby Polki nie startowały. 40 zawodniczek było na starcie.
Najlepsza Japonka gospodyni była na miejscu szóstym, była to Yuki Ito. Konkurs, tak jak mówię, nie powalał, bo szósta Maren Ludby z odległością na 105 metrów zajęła ostatecznie trzecie miejsce, skoczyła 135 metrów i to był skok konkursu. Także no, u mężczyzn dziwne, a u pań normalne, można tak powiedzieć. Dobrze, doszliśmy do końca, doszliśmy do finału. To tyle, jeśli chodzi o Val di Fiemme Predazzo. Widzimy się za tydzień na Mistrzostwach Wszechświata w Zakopanem. A dzisiaj moimi gośćmi byli Filip Kołodziejski, TVP Sport. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. I Filip Wiśniewski, Waszka dla Morgensterna i Sztuka Latania. Kłaniam się. Dziękuję i tak jak mówię, widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.